Witam wszystkich widzów. W tym odcinku ponownie odwiedzimy Rosję. Udamy się do stolicy Rosji, Moskwy i odwiedzimy firmę Atom. Odwiedzimy tylko część firmy związaną z akwarystyką słodkowodną i morską. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawienia komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Firma Atoll zajmuje się budową oceanariów, ogrodów zoologicznych, akwaparków i parków tematycznych. Hoduje rybki akwariowe i stawowe. Importuje z całego świata żywność morską, czyli żywe korale, ryby, męczaki itd. Tutaj cała żywność morska przechodzi kwarantannę i podrasta do odpowiedniej wielkości, a potem zostaje wysłana do oceanariów i parków zoologicznych. Oprócz tego firma ta szkoli młodych miłośników zwierząt, gadów, plazów, ryb akwariowych i stawowych. Na przykładzie moich wnuczek uważam, że sam pomysł szkolenia młodzieży w tym kierunku jest bardzo dobrym posunięciem, ponieważ zamiast tego, żeby dzieci grali w różne, za przeproszeniem, idiotyczne gry na komputerach, tabletach i telefonach, które w przyszłości im i tak nic nie dadzą, tutaj opiekują się różnymi zwierzątkami i rybami akwariowymi, co właściwie uformuje charakter dziecka. Proszę napisać w komentarzach, czy podzielacie moją opinię na ten temat. Jak i w poprzednich odcinkach, nie będę komentował filmik. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.